Dobra, okazało się, że Timmy nie jest za dobrym osobą, jeśli chodzi o challenge, więc odpuśćmy to. Bezstresowe wychowanie. Przetrwa 50 dni. Utrzymaj dzieciaki przy życiu, aż znajdzie pomoc. Dzieci nie mogą być wysyłane na ekspedycję. Broń i karabin siekiera niedostępne. Nagroda. Dobra. Bezstresowe wychowanie. Generalnie próbujemy zrobić, żeby dzieci przetrwały. Czyli dzieci muszą przetrwać. Nie mogą być wysyłane na ekspedycję. Zobaczymy, czy jest nas trójka, czy czwórka. Dobra, no to my Dolores będziemy wysyłać na ekspedycję. Proste. Mamy dużo jedzenia. Więc myślę, że chill. Mary Jane, już chcesz pójść na wyprawę? Jasne, Mary Jane, przecież nic się na pewno nie stanie w pierwszy dzień. Prawda? Akurat zachoruje i tyle będzie jej widziane. Jeśli ona zachoruje po pierwszej wyprawie, to mówimy chyba do widzenia. Podłubać trochę przy naszym radiu? Nie sądzę. Czy można podpis? Ten? No oczywiście, za 50 zł. Dobra, Mary Jane, o dziwo, nic jej nie stało. Jestem w szoku, Mary Jane. Może wiesz, dobra, Dolores, idziesz na wyprawę. Mamy maskę gazową, więc why not? Naszą czułym nosem, coś tak, więc Krystiana obluzowała się na cegło, tylko na niewielki otwór. Jasne, sprawdźmy coś w środku. Może najwyżej zachorujemy, prawda? Albo popsuje się radio. Nie wiem czemu, miała intuicja mi podpowiadała, że radio się popsuje. Dobra, Dolores, idziesz na wyprawę. Ale dzieci nie wysyłam na ekspedycję. Dolores wysyłam na ekspedycję. Dzieci muszą przetrwać tylko. Dobra, radio nie działa. No zaczęło się, zaczęło już, radio nie działa, no. Są tego w sumie zmęczeni. Pająki. Dobra, obtryskajmy je sprayem. Chociaż z perspektywy spray mógłby też świetnie użyć jako obrona przed bandytami, jeśli potencjalnie tacy by się zjawili. Zobaczymy, czy nasza droga Dolores wróci z wyprawki. Dosyć wcześnie ją wysłaliśmy. Dochodzą jakieś odgłosy? Debil by tego nie sprawdził, prawda? No i sprawdzaliśmy to, skończyło się, że... Timmy jest! Nie, 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 nie wierzę, bogowie. Z kim ja muszę pracować? Timmy, naprawdę? Jeszcze jest ranny. Ja pierdykam, ja nie wiem po prostu. Z kim ja muszę pracować? No nie da się po prostu, on nie może, on jeszcze obrażenia. Dobra, zrestartujmy to, bo ja czuję, że to będzie porażka. No, nie znajdziemy tej apteczki pewnie, a Timmy, kurczę, umrze nam. Nie przetrwa 50 dni. Dobra, naprawdę, my musimy chyba przyjąć tutaj taktykę. Na zasadzie, nie rób nic, co może... Nie rób nic po prostu, bo kurde... Cokolwiek zrobisz, to Timmy sobie krzywdę robi. Ej, jakiekolwiek zachowanie... Timmy jest debilem, on sobie po prostu robi krzywdę, kurde, o wszystko. On domestosem sobie potrafi krzywdę zrobić. Oj nie. Nie masz żadnego biegania w bunkrze. Timmy się przewróci i sobie głupi łeb rozwali. O proszę, lekarze przyszli teraz. Dobra, lekarzom damy, ponieważ lekarze kiedyś do nas wrócą i nas wyleczą, kiedy potencjalnie bylibyśmy chorzy. To jest bardzo fajny, fajny ten event. Że tak powiem. Dobra, no mi się wydaje, że nie ma co, ale jest pewne, że poradzi sobie na zewnątrz.
Nie mamy maski gazowej w sumie, to nie wysyłamy nikogo. O nie, dobra. Który z nich jest? No najważniejsza jest apteczka, Imo. Ratujemy apteczkę. Apteczka, Imo, jest najważniejsza. Niestety ogień popsuł nam rzeczy, no zdarza się. Odwodnienie, jeszcze za wcześnie. Dobra, użyjmy spray na komary, na śmietnik. No gorzej będzie jak zaczną bandyci atakować, no to wtedy będzie przegwizdane ogólnie, ale może nie zaczną atakować, dobra. Dajmy wszystkim wodę. Spora misja panuje na dworze, więc nikogo nie wysyłamy. Dobra, teraz wszyscy się pochorują, bo przecież nie mamy czym się ochronić przed smrodem. I mamy wszystkich chorych, super. Dobra, przyjdą lekarze, jest duża szansa, że przetrwamy to. Przyjdą lekarze za jakiś czas i nas wyleczą. Tak, duża szansa, że pomimo tego, że się pochorowaliśmy, przetrwamy to. Jest spora szansa. Timmy umiera z nudów i nie chce zostawić ojca spokojnie. Najpierw chciał grać Berka, teraz wchowanego. Kiepskie pomysły w tak małym schronie. A może kalambury? Dobra! Kalambury, Timmy. Masz kalambury, krzywdę sobie zrobisz, głupi łeb rozwalisz. Zaraz zobaczymy, czy ten Timmy głupi łeb rozwali. No dobra, czyli chyba się tylko powyzywali ogólnie. Dobra, Ted znowu się, nie wiem, Ted zaraz sobie też krzywdę zrobi, jest ósmy dzień, a oni się pozabijają zaraz w tym bunkrze. Dobra, znaleźli zupę, nie jest tak źle na razie. No dobra, mamy mało wody. A no powiem wam tak, no... No mogło być, mogło lepiej pójść te podejście, jak mam być cztery. Mogło dużo lepiej pójść te podejście. Dobra, no teraz wygłodzenie, odwodnienie, no do 10 dnia wytrzymają spokojnie. Timmy, żali się, że tutaj nie mógł spać. Dobra, masz tu ten... Masz tu tą wspaniałą walizkę, totalnie ci to nic nie da, co najwyżej ją popsujesz, ale masz. Zadowolonko, wygodna walizka. Dobra, zasnął, nic się nie stało. Wszyscy zadowoleni. Zmutowane mrówki, to jesteśmy za Dolores. Zazwyczaj jest to lepsza decyzja. Dobra, miejmy nadzieję, że ci lekarze zdążą przyjść, zanim wszyscy poumierają, of course. Wygłodzenie, wygłodzenie. Dobra, jeden dzień jeszcze przetrwają na wygłodzeniu. Jak ci lekarze wychorują, dzień wyzdrowieją, Timmy dzień później zachoruje? Pewnie znając jego, pewnie tak. No dobra, dajmy im wszystkim kurczaka. No nie jest fajna sytuacja, nie jest fajna sytuacja, wszyscy są chorzy, średnio, żeby ich ktokolwiek szedł na wyprawę. Bardzo średni początek wyszedł. Teraz jeszcze szczury ukradną zapasy. Ajajaj, no niech ci lekarze już przyjdą, bo naprawdę zaraz poumieramy. Dobra, mam taki subtelny, trochę szalony plan. Zrobimy. Bo musimy iść na wyprawę. No nic, nie, odwodnienie za wcześnie. Musimy iść na wyprawę i zrobimy tak. Ja wyleczę Dolores. Wyleczę Dolores, żeby ona poszła na wyprawę. Ona pójdzie na wyprawę. Lekarze być może przyjdą i uratują nas. Ale wiecie, ale może Dolores dzięki temu... dobra, ktoś tam gra na trąbce, wpuszczamy go, co może się stać, prawda? I dostaliśmy radio, więc tak, spoko. Dobra, Dolores się świetnie czuje dzisiaj, ale musi iść na kurde rąbaną wyprawę,
bo nasza sytuacja beznadziejna jest, to mało powiedziane. Więc Dolores wysłamy na wyprawę. Dajemy im tą rąbaną apteczkę, żeby była, ona chociaż była zdrowa. Jeszcze Timmy oszalał. Nie, no ja nie mogę z tym dzieciakiem. Po prostu, no to jest chyba najgorszy bachor ever. No nie mam pojęcia, co mam powiedzieć. No nie da się po prostu z tym gówniakiem. No nie da się z tym gówniakiem. Jeszcze popadł w szaleństwo. No debil po prostu. Najgorzej, że challenge polega na tym, że oni muszą przetrwać, co nie? Kto zjadł zupę? No Timmy pewnie zjadł zupę, bo z debilem. Super, tak zjadł zupę, że nie mamy nic do jedzenia. Kurwa, nie wierzę. Nie wierzę, dobra, no niestety. Dobra, no sprawdźmy w końcu i tak, jeśli nie sprawdzimy, to umrzemy. Dobra, poczekaj. Może ja odpiszę tylko. O, wyzdrowieli! Wrócili lekarze. Fajnie. Tylko nie mamy co jeść teraz. Tak tylko mówię. I tym jest szalony. W sumie miło, że lekarze wrócili. Szkoda tylko, że nie mamy kurczaka żadnego. Jest 20 dzień. I Dolores chyba nie zdąży wrócić, zanim wszyscy tu nie pomierają z głodu. Dobra, no chyba umrą z głodu zaraz wszyscy. No nie przeżyją raczej tego. 21 dzień, Dolores nie wraca z kurczakiem. Wygłodzenie, wygłodzenie, wygłodzenie. Dobra, porozmawiam, wyjmijmy z Mary Jane. Dzień 22, jeszcze żyją. Ale Dolores nadal nie wraca z kurczakiem. I Mary Jane się rozchorowała, debilka. Niewiarygodna. Ale pogadajmy sobie z radiem, najwyżej popsujemy. Koniec, umarli. Nie dało rady, nie dało rady po prostu. W tym przypadku umarła Mary Jane szybciej od Timiego. Po prostu wszyscy umarli z wygłodzenia. Kurde, no nie dało rady. Nie dało rady, no strasznie... Strasznie fartowny run, tak powiem wam, szczerze mówiąc. Masakra, te challenge, powiem wam, że są mega, ale to mega hardkorowe. Dobra. No dobra. Zrobimy to jeszcze raz. Postaramy się teraz robić bardzo ostrożne ruchy, co nie? Jeszcze raz, wyzwanie przygodowe. Spróbujmy. Bezstresowe wychowanie. Musimy zachować bachory, co nie? Musimy pozwolić im, żeby nie umarł. Do 50 dnia. Wydaje się, że to nie jest dużo, ale jak się okazuje, jednak trochę jest. Banda niewdzięcznych dzieciaków, dokładnie. Dobra. Wszyscy się dobrze czują, mamy amunicję. Dobra, leci po kolei. Ostrożnie zarządzamy naszym ekwipunkiem. Nic się pierwszego dnia nie dzieje. Dobra, wyślemy oczywiście Dolores na wyprawę. Nie mamy maski, więc nie wyślemy w sumie. Jakieś dziwaczne grzyby. Nie. Nie ma opcji, żebyście teraz zjedli grzyby. Jakby oni teraz zjedli grzyby, to skończyłoby się tak, że wszyscy byliby chorzy. Już pomijam fakt, że nie jesteśmy głodni, żebyście te grzyby w ogóle musieć zjeść. Dobra, złapmy radio. Bo niestety zaczyna zalewać. Tylko dzieci muszą przetrwać. Dzieci muszą przetrwać, ale nie mogą przetrwać, jak jeden, jak rodzice nie żyją. Musi przynajmniej jeden rodzic żyć.
Dobra, niech ona idzie do tego. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby coś jej się stało, jak szła do tego instrumentu. Niech idzie gałganica. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś się stało, więc raczej wróci. Dobra, daj mi wodę. Dobra, pogadajmy z Dolores, bo Dolores popadnie w szaleństwo. Jeszcze nadal jest promieniowanie. Nie mamy maski, nie stanie nasze nieszczęście, nie mamy maski, a szkoda. Bo gdybyśmy mieli maskę, to byśmy mieli teraz fajne zapasy sobie uzupełnili. Spora emisja nadal panuje. Więc na razie skipujemy, jeszcze nic się złego nie wydarzyło. Można na ekspedycję? Nie ma sensu, bo jest emisja radioaktywności. Trzeba, musimy poczekać jak spadnie. Nie mamy maski gazowej. Widzisz, nie obniżyło się jeszcze w pobliżu naszego schronu. Zapas piosenek szkolnych. Okej, co byśmy zrobić? Pograjcie się w warcaby. Dobra, przynajmniej nie popadną w szaleństwo. Dzięki tym rąbanym warcabom. Dobra, używamy tego oczywiście, żeby nic się nie stało. W sensie, żeby nas pająki nie zaraziły, nie ukradły nam zapasów. Musimy teraz wszystkich nawodnić. I chyba też najeść. Nie, chociaż ona nie jest aż tak głodna. Wygłodzenie, wygłodzenie, wygłodzenie. Ona tylko głód. Spora emisja nadal panuje. No i ta cegła może nam popsuć radio, więc odpuszczamy. Nie chcemy, żeby radio się popsuło. Nie dawaj Timmy'u bardzo, bo się szczepionkiem zadławi. Zając jego to tak by było. Zając jego, to Timmy by właśnie się zakrztusił tym pionkiem. Dobra, wygłodzenie. Masz Timmy, debilu. Promieniowanie nie obniżyło się jeszcze w pobliżu naszego schronu, więc nie wypuszczamy jeszcze nikogo. Okej. Jest już 12, 11 dzień, jeszcze 12 dzień, a jeszcze nikomu się krzywda nie stała, nie wierzę. Nasza okolica jest wciąż bardzo napromieniowana, więc czekamy. Alarm, zdrajca, tym jest fanem komiksów o przygodach w kosmosie. I to jest w ogóle, zobacz, co to jest napisane. Czy w obliczu tej zdrady stanu Timmy powinien zostać skazany na wieczną banicę na radioaktywnym pustkowiu? Co? No nie możemy go wysłać, bo robimy challenge, że musi przetrwać. Co za... Nieźle, pokłócili się i chcą wyrzucić swojego syna, bo jest fanem tam jakichś komiksów o kosmosie. Niezły plot twist. Pierwszy dzień wygłodzenia. Bardzo napromieniowana jest okolica. Dobra, no nic nie zrobimy, więc prawdopodobnie ktoś zachoruje, zająć życie nasze nieszczęsne. Nikt nie zachorował, nie wierzę. Nie obniżyło się jeszcze w naszej, w pobliżu naszego schronu, więc zostajemy. Radioaktywne mrówki i stajemy po stronie Dolores. Nic się nie wydarzyło, oprócz tego, że Mary Jane jest chora. Ja pierdykam. Jedno, no i... Co się kurde stało? Dolores nie wdawała się w żadne dyskusje. Tupnęła raz, tupnęła drugi raz i tak tupała przez dłuższy czas. Czemu nagle nasza kochana Mary Jane się rozchorowała? Po prostu? Po prostu się rozchorowałaś?
Chodzi o to, że nadal jest bardzo duża emisja radioaktywna na powierzchni, więc do końca nie wypada. Skażenie spadło, teraz widzicie? Skażenie znacznie się osłabiło. I dopiero teraz możemy iść na wyprawę, de facto. Zwłaszcza, że akurat jedzenie nam się kończy. Dobra, Dolores. Dolores, idziesz na wyprawę, Dolores. Przynieś dużo jedzenia, bo inaczej twoje dzieci umrą. Nie wiem, czy damy radę, szczerze mówiąc. Bo wygląda to marno, marno to wygląda. Ale idziesz na wyprawę, tak? Idziesz na wyprawę, Dolores. Dolores, trzymam kciuki, że dasz radę, tak? Dolores wyrusza na wyprawę po raz pierwszy. Oczywiście mogliśmy wcześniej ją wysłać, ale nie mieliśmy maski gazowej, co byłoby niebezpieczne. Nie, żeby teraz było bardzo bezpieczne, jest nadal to niebezpieczne, ale... Królik bestia, który ukradnie nam nasze zapasy, których nie mamy. Ja pierdykam. Oczywiście, że ukradnie nam nasze zapasy, których i tak już nie mamy. Niedobrze, niedobrze. Dwudziesty dzień, a my już ledwo zipiemy. Straciliśmy szachownicę. Tim jest wygłodniały. Niedobrze. Nie możemy spać. Niech stara wraca z zapasami, bo inaczej game over. Trochę tak. No i zaczyna się... Zaczynają się schody. Nie będziemy się bawić w berka w bunkrze. Glad wraca stara. Przyniosła zupę. No i super, dzieci powariowały. Nie, no ja nie mogę z nimi. Bogowie, nie, no ja matoły. 20 dzień, one już wariują. Bo co, bo w berka nie mogą się pobawić. Bogowie, nie, no trzymajcie mnie. Nie idziesz na żaden spacer, debilu! Nie no, nie przetrwamy, te dzieci są upośledzone. No nie da rady tego, nie da rady zrobić tego challenge'u. To najtrudniejszy challenge w historii challenge'ów chyba. Masakra. Dobra, Ted, musisz iść na wyprawę, bo to się nie uda. Timmy, znowu Timmy umiera z nudów. Debilu, siedź na dupie i nie przestań marudzić. Jasne, grajmy w kalambury. Należy coś rozdupczyć znowu, prawda? O, super. Ja pierdykam, nie wierzę. Teraz stary zwariował. Bo co? Bo graliście w kalambury? Dobra, to koniec, tyle wam powiem. To koniec, po prostu świecie, to koniec. Tyle wam powiem. Koniec, stary nie wróci z tej wyprawy, jeśli pójdzie na nią. No to trudno, idź stary. Idź stary, wynocha stąd, szalony byku. Nie wiem, na jakim poziomie trudności są wyzwania. Odwodnienie, i tak nie mamy jakich napoić, więc... Koniec. Nie da się chyba. Nie mam pojęcia, masakra jakaś. Te dzieci są nieznośne.
60 sekund. Te dzieci po prostu są nieznośne. No po prostu w świecie są mega nieznośne. No nie da się tego zrobić, no. Niby tak niedużo za tych, a jednak widzicie, no hardcore to straszne. Bezstresowe wychowanie. No takie, dobra, ostatnie podejście. Karabin, siekiera nie są niedostępne. Normalnie graj. No ostatnie podejście. No normalnie to, no stwierdziłem, że challenge jakieś zrobimy, żeby odblokować skórki fajne. Dobra, ostatnie podejście do challenge'u z bachorami. Trzęsienie ziemi na sam start. Luźno. Latarka rozdupczona. Tam. Może jest napromieniowane, nie obchodzi mi to. Idziecie na wyprawę w napromieniowaniu, wrócicie albo nie. Ryzyko zawodowe. Aha, tylko Ted może iść. A co jest wreszcie, że tak powiem, zmęczenie? Dobra, Ted, idziesz na wyprawę, weź walizkę. Nie obchodzi mnie to, wrócisz albo nie wrócisz. Jak ta latarka zarąbiście wygląda, taka rozdupczona? No fajnie wygląda. A to można zmienić w ogóle na dwa rodzaje. Ta, stary to wróci, idzie po mleko i nie wraca właśnie. Tak jest, stary. Odwodnienie. A, dzisiaj wszystkich trzeba nawodnić, tak. Już na 100% gra go masz? Ale co na 100%? Ten, 60 sekund? Nie, no tam kilka osiągnięć jeszcze nie zrobiliśmy. No i challenge'y nie zrobiliśmy, których... Które są dosyć ciężkawe, jak się okazuje. W 60 sekund ciężko zrobić wszystkie osiągnięcia, bo one są takie sytuacyjne też trochę, wiecie? Dobra, nie, nic nie będziemy ruszać. Ostatnio nic nie ruszaliśmy i było ok. No, teraz tylko stary wrócił z tym. Wrócił z kurczakiem, z maską, o proszę. Ze skautem, z mapą. No i, no i fajnie. W sumie spoko. Muszę przyznać, że nawet ok. Ten powrót był. Dobra, stary wrócił. Dolores jest pewna, że poradzi sobie na zewnątrz. No i kozak, Dolores, idziesz na kolejny. Dobra, dostaniesz karty, Mary Jane. A co tam? No, wykorzystaj te karty. Dobra, w razie czego mamy apteczkę, więc się tu nie przejmujemy jakoś bardzo. Dobra, idziesz na wyprawę, weź to. Dobra, idzie na wyprawę, może się uda. Skiny na postacie ustaw, a zapomniałem o skinach na postacie, racja. Przecież mamy czapki. Zapomniałem o tym na śmierć. Odwodnienie. Wszyscy są chyba odwodnieni, bo nadszedł taki dzień. Dobra, jakieś odgłosy dochodzą z dołu, ale i tak nie mamy jak zareagować, więc YOLO. Hogwarta nie zrobiłeś na 100%. Chodzi mi o osiągnięcie na Steamie jak coś, bo tak to masz 100%, co nie? Mam 98%. Nie, no Ted, ty debilu, no Timmy, ty też?
No co jest wam? Co się wam dzieje? No przecież... Dlaczego wy już popadacie w szaleństwo w 10 dniu? Ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego oni popadają w szaleństwo po 10 dniu? No nigdy to się nie zdarza normalnie. A będzie dzisiaj magia? Bo bym poglądał w sumie, bo jakoś tak mega się oglądałem, jak maksowałeś tę grę. No, tam mało mi, nie chciało, wiesz co, nie chciało mi się dzisiaj. Wczoraj już tyle siedziałem nad tym, że mówię, kurde, nie chcę się dobijać na razie tych 2%. Może next time. Musiałem przerwę sobie zrobić, wiesz? No, super, w szaleństwo poszedł, kurde, zarąbiście. Powinniśmy to zbadać? Absolutnie nie. No, jedna gierka na dłuższy czas męczy, strasznie. Jest coś takiego. Proszę, masz tutaj takie coś, wyśpij się na walizce. Zyskaliśmy nawet kłódkę. Ulala. Nieskórzana walizka na podłodze. Dobra, wróciła Dolores. Proszę bardzo, witam Dolores. Co tam przyniosłaś nam fajnego? O, zupy, ile zup przyniosła nam, fajnie. Fajnie, że zupę nam przyniosła. Szkoda, że... Szkoda, że oni są już szaleni. Już popadli wszyscy w szaleństwo. Odwaliło im od dobrobytu. No. Dobra, użyjmy tego luksusowego podręcznika skauta. Najgorsze, że nie wiem, czy Timmy na szaleństwie dotrwa do 50 dnia. Po prostu. Bo mam wrażenie, że szybciej się umiera. Tak mi się wydaje. Ted nie jest w najlepszej formie, ale możemy zaryzykować. Wiem, bo jest szalony. Ale w sumie po co nam szaleniec taki jak Ted? Niech idzie na wyprawę. Kij z nim. Niech idzie na wyprawę. Po co? Będzie nam tylko zapas nam wyjadał. Idziesz na wyprawę. Ulecz Teda. No gdzie? Nie uleczysz go z choroby. To koniec. On już jest dupa. Już go nie uleczy z choroby. Apteczka nie leczy z choroby. Niech on idzie już na tą wyprawę i da nam spokój, bo przecież szkoda gadać. No. Ted. Mam, idź, wiesz, nic nie bierz. Ted, idź na tą wyprawę, daj już nam spokój, bo kurde, będziesz nam tylko zapasy wyżerał. I tak już jesteś szalony, nic ci już się z tobą nie da zrobić. Najgorzej, że Timmy też nie przeżyje tych chrąbanych 30 dni szaleństwa, bo, nie przeżyje, no bo widzę już, że nie przeżyje, no. Proszę, poczytaj sobie gazetkę skauta, Dolores, bo też pewnie chcesz popaść w szaleństwo. Dobra, dajmy jej apteczkę. Elo, elo, Legion. Nie ulecza, dobra, nie, dobra, już wolałem uleczyć, żeby nie było. Wygłodzenie. Fajnie jakby Timmy'owi przeszło szaleństwo, co nie? Tylko nie wiem, nie za bardzo wiem, co zrobić, żeby mu przeszło szaleństwo, chyba się nie da. Siema, Shandril.
Poczekajcie, zobaczę tylko. Gromada lekarzy. Akurat nie mamy wody. Lekarze mogą uleczyć szaleństwo? Nie wiem. Chyba nie. What? Obłęd, obłęd, obłęd. Nice. Naprawdę stary wrócił? Był chory. Był chory. Był ten, był pijany i wrócił z wyprawy. Ja pierdykam, stary. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Szkoda, że nie można tego samego powiedzieć o Timim, który jest kurde już chodzącym trupem. Zielone piżamy. Jesteśmy za bogaci. Oni nas okradną. Sorry. Nie mogę już wysłać starego. Jest w zbyt złym stanie. Powiem wam, że nie idzie nam najgorzej. Jedynie co to niestety, no Timmy debil jest po prostu, no... Najnormalniej w świecie Timmy debil jest... obłęd ma. No i tu jest problem, że no nie da się go... Nie da się po prostu Timiego debila wyleczyć z rąbanego obłędu. I to jest problem, tak wam mam, jak mam być szczery, bo tylko to. Idź, idź, idź Ted, sprawdź, bo i tak jesteś już bezużyteczny. No, tutaj on się to niezłe ma stany. Kurde, no rąbane 20 dni, no. Może wyruszyć na ekspedycję. No wiem, że możesz, ale... Co nam to da? Najwyższe coś jest tak, Mary Jane nie wie jak się pisze... Dobra, proszę Dolores, naucz Mary Jane jak się pisze konstatopolowiczna. Timmy, wszystko, no tylko ten Timmy, co nie? Tylko tak naprawdę Timmy. Timmy... Ja, nie mamy wody swoją drogą. To dygresja. Zapomniałem, że wody nie mamy. No to tak. Jasne, pokombinujmy z radiem. Może znajdziemy wodę. W tajemniczych okolicznościach. Dobra, Ted umiera, bo nie miał wody. No, życie. A propos muchy. Prawie ją trzepnąłem. Zupa, nie mamy. Pragnienie, odwodnienie, odwodnienie. Umierają, jeśli natychmiast nie znajdziemy. Nie znajdziemy, natychmiast nie znajdziemy wody, to właśnie umierają nasi kochani. Nasze kochane dzieciaczki. Dobra, no niestety nie znaleźliśmy wody, więc to jest koniec. Oni są odwodnieni już. Koniec! Dzień 31, jeszcze żyją? Nie, umarli. W sensie wróci Dolores może, albo i nie wróci, ale... Dzieciaki tak umarły, bo po prostu w świecie nie zabrakło, zabrakło im wody. Porąbane te challenge. Porąbane te challenge, powiem wam. Oh, ale się zmęczyłem. Woda.